Szanowni Państwo, otwieram 26. sesję Rady Miejskiej w Rybnicach, zwołaną w trybie zwyczajnym. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że obrady są prawomocne, ustawowy skład Rady 15 radnych. W dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Witam serdecznie Panią Burmistrz. Witam sekretarza gminy. Witam skarbnika gminy. Witam sołtysów. Witam Pana Chmurę. Witam wszystkich Państwa radnych. Szanowni Państwo, porządek dzisiejszych obrad otrzymaliście Państwo. Czy do tego porządku są jakieś wnioski czy propozycje zmian? Jeżeli nie ma, czytam porządek obrad. Punkt pierwszy, otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie porządku obrad. Trzeci, przyjęcie protokołu z 25. sesji. Punkt czwarty, interpelacje. Punkt piąty, sprawozdanie burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt szósty, informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. Punkt siódmy, informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rybnice za pierwsze półrocze 2012 roku. Ósmy, sprawozdanie komisji rewizyjnej z kontroli wykonania budżetu gminy Rybnice za pierwsze półrocze 2012 roku. Dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu. Dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej nr 17/114/11 Rady Miejskiej w Rybnicach dnia 30 grudnia 2011 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 17/115/11 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Rybnice. 12. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 3/13/06 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnym oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla burmistrza Rybnic. 14. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na terenie gminy Rybnice. 15. Podjęcie uchwały w sprawie podziału gminy Rybnice na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic. 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności gruntowej. Punkt 17. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oraz ustanowienie służebności gruntowej. 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Punkt 19. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 25/166 Rady Miejskiej w Rybnicach z dnia 7 sierpnia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Rybnice do realizacji projektów systemowych w ramach poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Punkt 20. Wolne wnioski, zapytania. I 21. Zamknięcie 26. sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem przyczynalnego porządku obrad? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Szanowni Państwo, przystępujemy do punktu trzeciego porządku obrad, a mianowicie przyjęcie protokołu z 25. sesji Rady Miejskiej. Pytam, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z 25. sesji Rady Miejskiej bez czytania? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Punkt czwarty porządku obrad, interpelacje. Czy ktoś z Państwa radnych na dzisiejszej sesji chciałby złożyć? Nie widzę. Punkt. Poproszę, proszę bardzo. Ja chciałem sobie serdecznie podziękowania Panu Burmistrz, radnym, sołtysom, którzy uczestniczyli w pogrzebie mojego ojca. Serdecznie dziękuję. Obowiązek przyjemności. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo,
związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, punktu piątego. Sprawozdanie z burmistrza z działalności w okresie międzysesji. Proszę bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, po pierwsze moje kondolencje należą Pana w imieniu całego urzędu. Ludzie pracowali, mogli być na pogrzebie, natomiast widziałam delegację z Żegociny, z Brzeska, z Bochni i troszkę było od nas mało osób, ale widocznie taki czas był mi odpowiedni. I teraz sprawozdanie. W okresie międzysesyjnym od 30 sierpnia 2012 roku do 19 września, czyli bardzo mały, krótki odstęp międzysesyjny, wydarzyło się wiele różnych zadań i przedstawię je Państwu. Podjęte było szereg przygotowanych uchwał, m.in. uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi tarnowskiemu, uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Legnicach z dnia 30 grudnia 2011 roku. To jest uchwała 17/114/11. Uchwała w sprawie zmiany uchwały środkowy numer 115 Rady Miejskiej w Legnicach z dnia 30 grudnia 2011 w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Legnice. Uchwała o zmianie uchwały numer 3/13/06 Rady Miejskiej w Legnicach 13 grudnia 2006 roku w sprawie ustalenia wysokości diet radnych oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych. Uchwała o zmianie uchwały w sprawie odsetek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele prowadzenia budowy, przebudowy i remontów, utrzymania i ochrony dróg na terenie gminy Legnice, w szczególności dla Dorzecza Białej. Uchwała w sprawie podziału gminy Legnice na okręgi wyborcze, ustalenie ich numerów i granic. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie służebności gruntowej. Uchwała w zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości służebności gruntowej oraz ustalenie służebności gruntowej. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny. Uchwała o zmianie uchwały Rady Miejskiej z dnia 7 stycznia 2008 roku w sprawie przystąpienia gminy Legnice do realizacji projektów systemowych w ramach pododdziału 7/1/1 rozwój i upowszechnienie aktywizacji integracji poprzez ośrodki pomocy społecznej, program operacyjny Kapitał Ludzki. W tym czasie, w ciągu ostatniego miesiąca, zostały wydane następujące akty normatywne przez burmistrza Legnic. Zarządzenie nr 323 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Woli Lubelskiej. Zarządzenie nr 324 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Kowalowej na podstawie konkursu. Zarządzenie nr 325 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora publicznego gimnazjum w Legnicach. Zarządzenie nr 326, 322, 335 w sprawie zmiany planu finansowego. Zarządzenie nr 327 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad najmu lokali użytkowych na okres do 3 lat. Zarządzenie nr 328 wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy. Zarządzenie nr 329 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2012 roku. Zarządzenie nr 330 w sprawie informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym przebiegu realizacji przedsięwzięć. Zarządzenie nr 331 w sprawie informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostek za pierwsze półrocze. Zarządzenie nr 33 i 436 w sprawie zmiany budżetu. Zarządzenie nr 324 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych w najem. W zakresie inwestycji odebrano dostawy i roboty budowlane, zadanie budowa placu zabaw zalasowej przy zespole szkolno-przedszkolnym działka nr 1094. Odebrano roboty budowlane, termomodernizacja i remont budynku zespołu szkolno-przedszkolnego w Zalasowej, wymiana stolarki okiennej, okna i drzwi. Roboty budowlane w toku na zadanie. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Orlik 2012 złożonego z boiska piłkarskiego, boiska rekreacyjnego oraz budynek sanitarno-szatniowy wraz z infrastrukturą komunalną na działce nr 294 w Kowalowej i na Legnice. Skontrolowano budowę, są wpisy do dziennika, są pisma wysłane przez burmistrza ze względu na opóźnienie za ustawienie budowy.
Odebrano plac zabawczy szkoły podstawowej w Bistuszowej, wykonano w ramach zadania modernizacja przestrzeni publicznej w Bistuszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowania terenów zielonych zlokalizowanych na działce 197. Wykonano i odebrano roboty naprawcze, okładziny z płytek posadzkowych, płyty w wejściu do OSP w Woli Lubelskiej. Roboty budowlane w toku na zadanie termomodernizacja i remont budynku szkolno-przedszkolnego w Zalasowej, remont dachu i kominów, etap pierwszy B. Stan zaawansowania szacuje się na około 80%. Roboty budowlane w toku na zadanie remont pomieszczeń garaży OSP w Zalasowej, wymiana drzwi garażowych, remont tarasu nad pomieszczeniem garażu oraz roboty naprawcze zniszczonej części tynkowanych ścian zewnętrznych. Roboty budowlane w toku na zadanie adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i zmiana ich sposobu użytkowania w budynku zespołu szkół lub czy adaptacja pomieszczeń. Prace projektowe w toku na opracowanie dokumentacji projektowo-konkursowej na budowę przedszkolnego budynku sali sportowej. Termin złożenia koncepcji architektonicznej budowy minął 12 grudnia i będziemy rozpisywać nowy konkurs. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę, remont i adaptacja pomieszczeń na cele biurowe w budynku żywności publicznej przy ulicy Mieczkiewicza 27 w Żywnicach. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę oraz ogłoszono zamówienia publiczne w trybie przetargu nieograniczonego i otwarto oferty wykonawców, adaptacja pomieszczeń budynku wielofunkcyjnego Perła Lubczy na cele ośrodka rehabilitacji w Lubczy. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania budowa fontanny w miejscowości Zalasowa, gminy Rybice na działce 1675/5 wraz z zagospodarowaniem terenu. Uzyskano decyzję pozwolenia na budowę dla zadania budowa budynku estrady plenerowej z widownią terenową przy ulicy Łyczków Rybica. Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę, rozbudowa, przebudowa i nadbudowa ze zmianą sposobu użytkowania istniejących pomieszczeń domu zakonnego na lokale socjalne oraz zmiana zagospodarowania działki wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubcza, działka 1662, gmina Rybice. Tu Państwu dodam, że składamy wniosek do końca września na 40% dofinansowania, które pojawiło się z funduszy na budynki socjalne. Będziemy się o to ubiegać, żeby koszt był mniejszy. Uzyskano decyzję o umorzeniu postępowania, czy wydano decyzję o umorzeniu postępowania, o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie zabytkowego spichlerza drewnianego w Rybicach, co oznacza, że można przystąpić do fizycznego użytkowania obiektu. Robimy plany zagospodarowania, robimy plany architektoniczne i przystępujemy do otwarcia i do działania. Na dzień dzisiejszy spichlerz jest użytkowany. Można tak nazwać. Dokonano otwarcia ofert wykonawców na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Woli Lubeckiej. Został wybrany dzisiaj wykonawca i zaoszczędziliśmy na przetargu w Woli Lubeckiej około 50 tysięcy złotych w wyniku przetargu. W zakresie drogownictwa. Likwidacja osuwiska ulica Partyzantów w miejscowości Rybice poprzez niwelację terenu na odcinku około 200 metrów. Wykonano. Awaryjne wykonanie prac polegających na remoncie przepustu pod drogą gminną w miejscowości Lubcza, droga na Lesiach. Prace to obejmowały rozbiórkę starego załamanego przepustu, wykonanie wykopu pod przepust, montaż nowego przepustu, obsypywanie materiałem piaszczystym, wykonanie podbudowy tłucznia. Wykonano. To jest tylko z miesiąca, proszę Państwa. Remont przepustów na drodze gminnej w miejscowości Lubcza, droga na Lesiaka. Również tam były jakieś uzupełnienia, też wykonano na kwotę niewielką. Wykonano zjazd z masy bitumicznej 5 cm na długości 12 cm bieżących z drogi gminnej ulica Słowackiego na drogę gminną w miejscowości Zalasowa zgodnie z kosztorysem ofertowym. Wykonano zjazd z masy bitumicznej z drogi gminnej w Ryglicach, Pożory, ulica Strumieniowa na drogę gminną. Panie radny, prosimy o ciszę. W dniu 3 września 2012 roku
Odbył się końcowy odbiór, budowa parkingu oraz chodnika wraz z odwodnieniem w miejscowości Wola Lubecka. W dniu 11 września 2012 roku został ogłoszony przetarg nieograniczony na przebudowę dróg gminnych na terenie gminy Rychlice, część pierwsza. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa, droga na Gomułkę. Remont drogi gminnej w miejscowości Zalasowa. W dniu 12 grudnia 2012 roku podpisano umowę dotacji z wojewodą małopolskim, panem Jerzym Millerem, z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, druga transza i pierwsza A na zwrot kosztów z powodziówki. W dniu 12 grudnia odbył się końcowy odbiór zadania modernizacja przestrzeni publicznej wsi Bizduszowa poprzez zagospodarowanie centrum miejscowości, budowę placu zabaw, parkingu, chodnika i uporządkowania terenów zielonych. Budowa parkingu i część druga, budowa parkingu, chodnika i uporządkowanie terenów zielonych. W zakresie prac działu drogownictwa trwają również prace polegające na przygotowaniu do odbioru 9 dróg zrealizowanych w ramach transzy pierwszej A i drugiej. Promesa to jest właśnie miejscowość Lubcza, droga na Lesiaka, miejscowość Lubcza, droga na Czarną Wieś, miejscowość Zalasowa, Norwida, miejscowość Rychlice, batalionów chłopskich, miejscowość Lubcza, droga na Nową Wieś, Wola Lubecka, Cyganówka, Joniny, droga na Cyganówkę, Kowalowa, droga na Cyganówkę. Odbudowa drogi gminnej Zalasowa, ulica Słowackiego. 12 również września podpisano umowę całkowitej dotacji. W najbliższym czasie odbędzie się również odbiór dróg wykonanych w ramach tych środków. I będzie to odbiór właśnie drogi na Cyganówkę i w Bistuszowej drogi na Podlesie. Bo środki pozostało i wykonane są inne zadania. W zakresie zamówień publicznych prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych na terenie gminy Rychlice w ramach projektu Dobra Szkoła, Lepszy Start. Data ogłoszenia przetargu 8 sierpnia 2012. Rozstrzygnięto przetarg. Wykonawca firma Lingua, nauczanie języków obcych Mateusz Jaskulski, Rafał Sokulski Szerzyny, Katarzyna Proszowska Łęki Dolne, Urszula Wajorek Tubów. Prowadzenie zajęć w placówkach oświatowych na terenie gminy Rychlice w ramach tego projektu. Część pierwsza. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy w Szkole Podstawowej w Rychlicach. Część druga zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych judo w Szkole w Joninach. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzenia rozwoju mowy w Szkole w Woli Lubeckiej. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Lubczy. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy w Szkole Podstawowej w Zalasowie. Ogłoszono przetarg 13 września. Przetarg ogłoszony na część ogłoszono przetarg powtórnie na część, w której powstaniu nie wyłoni się kandydat jeszcze raz. Przebudowa zmiany sposobu użytkowania części powierzchni w istniejącym budynku kierownicy Imperial Lubczy z pomieszczeniami na gabinety rehabilitacyjne położony w Lubczy, gmina Rychlice. Data przetargu była trzeci, już jest rozstrzygnięty przetarg, otwarty, a nie rozstrzygnięty. Przebudowa drogi dróg gminnych na terenie gminy Rychlice, przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Uniszowa, droga na Gomułkę, część druga, remont drogi gminnej w miejscowości Zalasowa. I jeszcze oprócz tych rzeczy, które się odbywały, również były liczne spotkania. 4-6 września uczestniczyły w Rychlicy w forum lewiców, osobne spotkanie na sesji. Przedstawię Państwu zagadnienia, które poznałam i osoby, z którymi miałam przyjemność rozmawiać na temat problemów gminy. Między innymi poza wielkimi osobami Urząd Marszałkowski, Wojewoda Małopolski, a ponadto były wojewoda, gdzie rozmawiałam na temat perspektyw gminy, gdzie rozmawiałam również z wójtami, burmistrzami na temat zadłużenia gminy, na temat likwidacji szkół, przekształceń szkół, ile jakich szkół jest autorów, w których gminach. Okazuje się, że jesteśmy jedyną prawie gminą, gdzie tych szkół nie przekształcono. Skutki będziemy ponosić sami, ale taka była Państwa decyzja. 7 września odbyło się spotkanie na temat etapu realizacji przedsięwzięcia pod tytułem Zbiornik Jonin na potoku Wolanka w gminie Rychlice oraz nowego opracowania będącego uzupełnieniem raportu nowe perspektywy i zwrotne opracowanie, dzięki któremu mamy 19, 21 rozprawę środowiskową.
7 września z rąk wicemarszałka pana Romana Ciepieli, członka zarządu pana Stanisława Sorysa, odebrałam umowę dotacji w ramach Małopolskich Remis 2012, z czego były wyremontowana zalasowa i właściwie całkowicie dożył niewielki, ale całkowicie z dotacji. 15 września w Krakowie podpisałam umowę z województwem małopolskim w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację programu Moje Boisko Orlik 2012 w Kowalowej. Także pieniądze są, tylko teraz wykonawca się sprawił nam tak jak należy. Mamy to, co chcieliśmy. 12 września również uczestniczyłam w specjalnym spotkaniu z wojewodą małopolskim na terenie powiatu tarnowskiego. Było spotkanie tylko wójtów, burmistrzów z powiatu tarnowskiego, gdzie osobiście rozmawialiśmy parę ładnych godzin na temat problemów powiatu tarnowskiego. I proszę Państwa, najciekawsze zostawiłam na koniec. Po pierwsze wpłynęła ocena budżetu za pierwsze półrocze, jest bardzo dobra, co gratuluję moim urzędnikom i sobie samej i Państwu za realizację budżetu. Poza tym, proszę Państwa, dla Woli Lubelskiej dwie dobre wiadomości. Wpłynęło ostateczne postanowienie Jabomarmi. W tym roku będzie wpływ dużej gotówki. Kwota 400 tysięcy złotych plus odsetki, to jest prawie około 700 tysięcy złotych, wpłynie na naszą kwotę, więc to dzięki panu radcy prawnemu, dzięki zaangażowaniu naszych wszystkich ludzi. Mamy tą kwotę na koncie, od tego roku będzie wpływać. Nie martwmy się o skarbnik, tylko bijmy sobie brawo nawzajem. I proszę Państwa, jeszcze co się było, przetarg na Woli Lubelską odbyty, 500 tysięcy zaoszczędzone, odbyło się zebrania wiejskie, odbyło się zebrania w Zalasowej, gdzie było bardzo pogodne i rzeczowe zebranie. Bardzo dziękuję za klimat stworzony w Zalasowej dla mnie, bo zawsze idę tam z czołem podniesionym, ale z bojaźnią, ponieważ wiemy, że oczekiwania są dużo większe niż możliwości. I również odbyło się zebranie w Woli Lubelskiej, gdzie bardzo miło byłam przyjęta i również panu sołtysowi dziękuję za stworzenie klimatu, gdzie do Woli jeżdżę zawsze chętnie i liczę na wdzięczność Woli, bo tam spędziłam też dużą część swojego życia. I proszę Państwa, najlepsza wiadomość tego czasu to jest właśnie to Jabomarmi. Tu mam ze sobą decyzję, 14 września wpłynęła, nawet nie wiem, pan mecenas widział. I jest to decyzja ostateczna, także cieszmy się, że wskaźnik ruszy. Tak się pan Marcin, panie Andrzeju. I wreszcie, proszę pana, według tego, co piszą, jednak będzie wpływała latami i są terminy zrobione. Natomiast sprawa jest zakończona. Dziękuję państwu za wysłuchanie. Przepraszam, że tak długo, ale tyle cię gdzieś na terenie gminy Rybnice. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych do sprawozdania? Panie przewodniczący, pani burmistrz, wysoka rado. Ja do sprawozdania pani burmistrz odnośnie, chodzi mi o ten projekt dla szkoły Kowalowej. Dlaczego szkoła nie uczestniczyła w tym projekcie? Rozmawiając z panem dyrektorem Koroną byłym, mówił mi tak, że szkoła wysłała pracownika na szkolenie Tarnowa, a zabrakło powiadomienia przez pracowników urzędu o terminie wykonania tego projektu, wstąpienia do projektu. Czy mogę prosić pracownika, czy na koniec odpowiedź? Można się radny już cieszę. No to tyle, bo właśnie chciałem właśnie, bo... Bo ja znam inną wersję. Proszę poprosić panią od projektu unijnego. Jeśli ja mógłbym też zabrać głos, to tylko tyle, to szczególnie może dla radnych Rybnic, bo pada tam ulica Słowackiego Zalasowej, a 1/3 tej drogi to jest na terenie Rybnic, więc cieszy się Zalasową, bo jest po prostu 2/3 tej drogi zrobione w Zalasowej, 1/3 w Rybnicach. I nie, to okej, okay, nie ma sprawy, tylko niech się cieszą z nami, bo my mamy drogę. Bardzo panią proszę, pan radny zgłosił interpelację, ale może pan powtórzy, bo pani nie słyszała. Proszę skierować na panią kamerę. Dlaczego została pominięta szkoła właśnie w odniesieniu projektu Dobra Szkoła Lepszy Start w Kowalowej? Bo pan dyrektor mi tłumaczył, rozmawiałem z nim, że wysłał pracownika na panią, dokładnie panią Poszewską, na szkolenie Tarnowa. Pani Poszewska była i potem miała się zająć wszystkimi sprawami urząd. Gmina po prostu miała powiadamiać i szkoła z Kowalów nie została powiadomiona o tym terminie projektu, sobie do projektu. To już powiem. Faktycznie na szkoleniu była tam, która jest pani nauczycielek i była od nas pani Mariola. Później wyglądało to tak, że pani Mariola zwoływała spotkanie dyrektorów. Było tutaj na tej sali, z Kowalowej nikogo nie było.
bo nikt nie został powiadomiony. Tego co wiem od pana dyrektora Korony. No nie wiem, no w każdym razie taką mam informację, że nie sądzę, żeby wybiórczo były szkoły informowane. W ogóle ten projekt nawet tak był niechętnie przyjmowany, bo tych zajęć było dużo wtedy w szkołach. Był czasami problem z naborem dzieci. W każdym razie dyrektor z Kowalowej nie pojawił się na tym spotkaniu. Dyrektorzy składali następnie takie wnioski do gminy. To nie było tak, że tam gmina sobie wymyślała, czy ja sobie wymyślałam, jakie będą zajęcia, tylko było to pisane na podstawie wniosków dyrektorów. Dokładnie ile godzin, jakie zajęcia, jaki koszt tych zajęć. Więc z Kowalowej taki wniosek nie wpłynął. Czy dzwoniła pani gdziekolwiek do Kowalowej? Nie. Nie została powiadomiona szkoła po prostu o tym czasie. Dyrektor nie był tak, że został. Wie pan co? Ja nie spodziewałam tego spotkania, ale na usprawiedliwienie jakby swoje czy urzędu powiem tak, że skoro ta pani była na tym spotkaniu, to wiedziała, jak wygląda procedura. Że należy, trzeba wniosek, że należy złożyć wniosek do urzędu. Ale nie wiedziała kiedy. Miała być szkoła poinformowana o terminie składania tego wniosku. Nie. Termin był ogólnie dostępny. W internecie była wiadomość, jakie są terminy maksymalne, czyli do kiedy taki wniosek. W internecie były nie od nas, tylko ogólnie z województwa, tak jak u nas wniosków. Pan dyrektor odezwał się do mnie, dlaczego nie ma szkoły. W momencie, kiedy w paśmie Brzanki, rok później, ukazała się informacja, że gmina podpisała takową umowę. Czyli co, nie wiem, czekali, że to za rok po spotkaniu informacyjnym, to też tak. Ale w ogóle nie było powiadomienia przez gminę. Nie sądzę, że jeżeli 5 dyrektorów wiedziało o spotkaniu, by się pojawiło, że 6 nie wiedział. Dziękuję. W temacie, więc tutaj chodzi o powiadomienie, czy o cały czas, że szkoła w Kowalowej nie uczestniczy w tym projekcie i radny podnosi, że szkoła nie była powiadomiona. Wszystkie szkoły były powiadamiane. Było organizowane spotkanie dla dyrektorów. Pierwsze spotkanie było organizowane w Tarnowie, na którym była nauczycielka z Kowalowej, pani chyba Kłaszewska, a następne spotkanie było tutaj u nas w Rybnicach, w urzędzie i na pewno szkoła była zapowiadana. Ja rozmawiałem ze szkołą, że byłem dyrektorem, że on nie dostał wiadomości od gminy o spotkaniu. To dziwne, że 6-5 szkół dostało. To jest właśnie ta rozbieżność, bo powiem szczerze, mnie nawet uradnie już wyprzedził, ale ja rozmawiałem w tej sprawie również i z dyrektorem kilkakrotnie. I całe sedno sprawy jest w tym spotkaniu tu organizowanym, że ani on, ani szkoła nie była powiadomiona. No tu pani Mariola, pozostałe były, sprawdzałem, telefonicznie informowane. I dlatego się wstawili. On twierdzi, dlatego się nie wstawił, ponieważ nikt z gminy nie poinformował go o tym spotkaniu i o tym, że projekt jest rozpoczęty, a jak gdyby procedura. Rok później się dowiedział, ponieważ tam się później, po podpisaniu umowy, to się nagle zainteresował. No tak, ale drogie panie, nie chcę tu być sędzią w tym wszystkim, ale jeżeli jest spotkanie dyrektorów, tak powiedzmy sobie obiektywnie, w tej sprawie i mamy raptem 7 szkół, czy żadna z pań, czy żaden urzędnik nie wpadł na to, że jednej szkoły brakuje na tej sali. Ja w tym momencie bym zadzwonił do szkoły, czy na drugi dzień, czemu dyrektor się nie wstawił? Przecież wszystkim nam zależy na tym, żeby szkoła Kowalowska zwłaszcza w tym projekcie uczestniczyła. Jak dzisiaj czytam w prasie tutaj w paśmie Brzanki o projekcie, no to jak to, drodzy państwo, wygląda? Wszystkie miejscowości poza tą Kowalową, na której urągamy od 5 lat, że jest najgorsza w gminie. Ale panie przewodniczący, jeżeli dyrektor sam się nie powiadomiony był, jeżeli się sam nie zainteresował, więc jeżeli, bo to jest, pani Mariolo, cała rozbieżność. On pierwszy nie był powiadomiony i nikt... Pani we dwie, że on jest sama na tym. To znaczy, no pani organizowała spotkanie z dyrektorem. Proszę bardzo. Szanowna Rado, w związku z tym problemem, ponieważ jesteś odpowiedzialny za koleżanki, chciałem zapytać, dlaczego szkoła w Kowalowej nie uczestniczyła w dowozie dzieci na basen do Tarnowa? Dlaczego w szkole w Kowalowej nie można było przeprowadzić ciepłego mleka i trzeba było namawiać pana dyrektora do tego, żeby dożywiał dzieci? Dlaczego w szkole w Kowalowej program Learning Enterprise, gdzie Amerykanie uczyli naszych dzieci, wszędzie odbywał się w sposób bezproblemowy, tylko tam był problem.
dlaczego cały czas mówimy o Kowalowej jako o szkole Kowalowej jako o najgorszej z naszych wszystkich szkół? Czy te pytania nie budzą Państwa wątpliwości? Dlaczego w końcu komisja na 9 osób odwołała... Proszę nie zdradzać komisji, wyników komisji. Dobrze, oczywiście. Dlaczego wreszcie była Pana Dyrektora? Czy to nie budzi Państwa wątpliwości? Ja chciałem tutaj powiedzieć, że obu Paniom wyrażam pełne uznanie za zaangażowanie w pracę i chciałem podziękować za to, że takie jest tutaj natężenie pracy w projektach unijnych, gdzie w innych gminach tego typu problemy rozwiązane są w szkół. I tutaj też proszę wziąć pod uwagę, że załatwiamy z innymi szkołami wszystkie problemy w sposób płynny i bezproblemowy. Tutaj był jakiś opór materii. Wspaniali ludzie w Kowalowej, wspaniałe dzieci, nauczyciele, jakiś problem natury organizacyjnej. Nie rozumiem tego. Ja to wszystko rozumiem. Nie bronimy, ani nie ma obrony dyrektora, w sensie wyników i tak dalej. Wszystko rozumiemy. Tylko popatrzmy na to tak na chłodno. Wszystkim nam zależy, żeby w szkole było lepiej. Pojawia się projekt. Nawet zakładając, że prawdą jest to, co pani Mariola mówi, szkoła była powiadomiona, dyrektor nie przyszedł. I tak z punktu widzenia urzędu powinno zależeć bezwzględnie, żeby tą sprawę nieobecności tej jednej szkoły wyjaśnić. Na początku. Nawet na tym spotkaniu, czy po tym spotkaniu, bo wszyscy się zgadzamy, że szkole nie jest źle, nie jest dobrze. Doszło do zmian. Ale wszystkim nam zależało, żeby ten projekt był objęty Kowalową. To, no, drodzy Państwo, ja wszystko rozumiem, ale to mi trochę tak zalatuje takim, powiedzmy, troszkę uprzedzeniem do Kowalowej. Nie przyszli i problem, do widzenia. Urząd powinien, według mnie, mimo że nie przyszedł ten dyrektor, w jego, i to bardzo stanowczej odpowiedzi i stanowisku jest, że nie został ani on, ani żaden nauczyciel powiadomiony. To jest oficjalne jego stanowisko. Tu słyszymy inne stanowisko, ale dalej się upiera. Nawet jeżeli nie przyszedł po powiadomieniu, uważam, że to nie rozstrzygnęło się wszystko na jednym spotkaniu. To się toczyło. Należało wziąć za telefon, zadzwonić do szkoły. Szkoła, jak nie chce dyrektor, to zmusić, żeby szkoła uczestniczyła w projekcie. I to uważam jest złe, co się stało, i to jest pewna porażka. Bo ten projekt najbardziej mi pasuje do Kowalowej. To jest moje osobiste zdanie. To wynika z tego, co miałem powiedzieć później, ponieważ ostatnio moimi pytaniami do pani burmistrz, że tak powiem, dobiłem trochę dyrektora, że jest to niedopuszczalne jego podejście do takich spraw. I jeżeli tak było, to dalej podtrzymuję, jeżeli został powiadomiony. Wyjaśniałem sprawę, stoi na stanowisku, nie został powiadomiony. No, dzisiaj tego nie rozstrzygniemy tutaj na tej sali, ale powtarzam jeszcze raz, wszystkim nam powinno zależeć, żeby coś w Kowalowej zaczęło się więcej dziać. I ja bym przynajmniej tak zrobił na miejscu urzędników, że mimo nieobecności dzwoniłbym przez 2 dni do Kowalowej, bo projekt jeszcze był daleki do załatwienia. Mogli się wstawić i jeszcze sprawę uzgodnić. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, czy słowo przymusić jest właściwym miejscem do działania dyrektora? Tak, pani burmistrz, bo pani odpowiada za oświatę w gminie. Proponowałam dyrektorowi 2 inne stanowiska i odmówił. I niestety nie był chętny do pracy ani w szkole na Woli, ani w Rybicach. W tym czasie były 2 wolne stanowiska, ani tylko w Kowalowie. Rozmawiałam z rodzicami, byłam na zebraniu z rodzicami. Wniosek gdzie byłam jasny, był konkurs, stanął do konkursu. Nie mogę zdradzać konkursu, ale było mi wstyd. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy panią. Do widzenia. Czy są jeszcze jakieś problemy? Ja mam temat taki, który akurat pani burmistrz nie poruszyła, ale też sprawa pracy urzędników. Sprawa wody w ośrodku zdrowia. Szanowni Państwo, w tamtym tygodniu został uszkodzony rurociąg, który doprowadza wodę do ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia tydzień bez wody. Panie tutaj, które mieszkają w ośrodku zdrowia, bo to nie tylko ośrodek zdrowia jako instytucja, tylko jest 3 mieszkania komunalne, gdzie gmina wynajmuje mieszkania dla mieszkańców. W tydzień czasu był ten budynek bez wody.
gdzie według mnie problem można było załatwić w 1,5 godziny. Pomimo tego, że byłem u pani burmistrz w czwartek, dopiero praktycznie po tygodniu, a sprawa od poniedziałku już była taka, że wszyscy o tym problemie wiedzieli, bo sztuczne załatwienie sprawy w poniedziałek wywołało gejzer, woda wybiła po okolicy Błeczków. W piątek spółka komunalna zatrudniła sobie prywatnie hydraulika, żeby od powierzchni hydrować. Dla mnie jest to paranoja i też jest zaniedbanie ze strony. Może bardzo proszę zabranie głosu pana Chmury w tej sprawie. Proszę panie Ryszard. Znaczy, kiedy brakło wody w ośrodku zdrowia, to ja się dowiedziałem w poniedziałek. Wskazałem miejsce, pojechałem, ponieważ ta sytuacja była już po raz drugi, miała miejsce po raz drugi, to poszedłem po trasie od studni do ośrodka zdrowia i zlokalizowałem przy ulicy Łyczków, 2 metry od jezdni przy ulicy Łyczków, że jest wyciek wody, to taki dość, można powiedzieć, kilkudniowy, oceniam to na 2 dni. Powiadomiłem burmistrza, powiadomiłem ośrodek zdrowia, gdzie jest awaria, jakiego rodzaju, powiadomiłem do Rzeczy Białej i powiadomiłem geo firmę, która podobno tam robiła. Firma geo mówiła, że mnie robił to jakiś podwykonawca. Wobec powyższego powiedziałem, że to jest ich temat i mają załatwić. No i załatwiali 3 dni. No, w tym momencie do mojej kompetencji nie należy wstrzymanie usterek po firmie, która prowadzi awarię. Informowałem to na bieżąco. Madzie Papugę, która zarządza majątkiem i tak dalej, ma tam tych dwóch lokatorów u samej góry w ośrodku zdrowia, żeby ich uprzedzała, jaka jest sytuacja. No i w zasadzie po takiej już ostrej dość interwencji pana Andrzeja Jeziora podjęliśmy decyzję, że co się ma dziać, co się dzieje. My w każdym razie żeśmy bardzo mocno tam wtedy przycisnęli geo i do Rzeczy Białej i powiedzieliśmy, że no nie wyjdziemy, dopóki oni tego nie usuną. Że my po prostu, ja wprost zaproponowałem takie rozwiązanie, że zrobi to firma inna w ciągu kilku godzin, ale on, im przyślemy fakturę. Oni się zdeklarowali, że naprawią, no i naprawili. Natomiast nie naprawili do końca, bo na ile myśmy mogli własnymi siłami, moim pracownikiem odpowiedzieć, to żeśmy odpowiedzieli, ale to nie było na tyle skuteczne, trzeba było tam poprawić w drugi dzień odpowietrzanie i to zrobiła firma już zewnętrzna, jak tutaj mówił pan Andrzej, na koszt ośrodka zdrowia. Tyle. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Panie burmistrzu, chciałem się spytać o ostatnią imprezę Pogórzański Festiwal Kultury. Ładna impreza, wszystko. Dostaliśmy zaproszenia, były plakaty. Okazało się, że nie wszystko w plakatach było, na zaproszeniach było. Mieszkańcy zgłaszają, dlaczego nic nie było wiadomości o tym, że po tym występie i po rozdaniu nagród, czy w trakcie rozdania nagród, będzie koncertował, czy grał zespół taneczny. Powiem tak, że nie wiem, ile kosztował, kto go załatwiał. O 10:00 bawiło się tutaj przez scenę 25 par. Zespół grał do ponad godziny, do 22:00 chyba wszystko grać. Dla mnie takie załatwienie sprawy to też jest brak. Proszę bardzo. Bardzo proszę pytanie skierować do pani dyrektor Domu Kultury. Nie jest do pani dyrektor Kultury, dlaczego na plakacie nie było, proszę pana. Sama osobiście byłam w Gardenie, zgłaszałam i mówiłam, że będzie zespół grał miejscowy, młodzieżowy. Natomiast ja mam pytanie w tej sprawie również do państwa radnych. Dlaczego do późnej godziny wieczorem do zdania nagród byłam sama? Dlaczego sama zostałam tylko z radnym Wójcikiem i nikt przy mnie nie był radny na imprezie, gdzie były różne powiaty, Gorlicki, gdzie był powiat z Przemyśla, gdzie był powiat z Bochni, gdzie wręczałam sama nagrody i nawet nie miałam kto temu nagród wręczyć. Ludzie czekali do późna wieczór, zespół przyglądał, a ja musiałam sama z tymi nagrodami być. Nie wiem, proszę pana, sama zgłosiłam w Erdenie i jest to nagranie, gdzie mój zespół miał zespół. Natomiast za całość odpowiada Dom Kultury. Proszę złożyć gratulacje Dom Kultury. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Wobec wyczerpania pytań przechodzimy do punktu następnego porządku obrad.
a mianowicie informację przewodniczącego rady. Tak, 2 września w Porąbce Uszewskiej, gmina Debrzą, wspólnie z delegacją miejscową naszej gminy uczestniczyłem w 14 dożynkach województwa małopolskiego. Gminę reprezentował wieniec z Uniszowej. No, wyniki znamy. Powiem szczerze, liczyłem, że będzie sukces, no ale z werdyktem komisji się nie dyskutuje. Mogę powiedzieć tylko tyle i to taka ocena, którą też tam podsłyszałem, że na pewno wieniec z gminy Rybnice był w gronie faworytów i nawet po tym słyszałem opinię, że pierwsze lub drugie miejsce powinno być. No ale tak jak powiedziałem, wygrał wieniec może nie taki bogaty, ale jak to komisja przedstawiła, piękny w swojej prostocie, z Radłowa, który dzisiaj nawet w radiu słuchałem, jadąc reprezentował województwo na dożynkach prezydenckich w Spale. Niemniej jednak chcę podkreślić, że ten wieniec nasz no, bardzo godnie się zaprezentował i naszą gminę również przede wszystkim. Następnie 7 września w Urzędzie Miejskim w Rybnicach wspólnie tutaj z radnymi brałem udział w spotkaniu z wicemarszałkiem województwa małopolskiego panem Stanisławem Sorysem. Spotkanie, jak wiemy, dotyczyło budowy zbiornika retencyjnego Wionina. Są dobre sygnały i oby one już tak trwały do końca i żebyśmy się wspólnie mogli cieszyć z tego zbiornika. 16 września w godzinach przedpołudniowych i południowych brałem udział w wspomnianych tutaj zebranach wiejskich w Zalasowej i Woli Lubeckiej. Zaś w godzinach popołudniowych w Pogórzańskim Festiwalu Kultury Rybnice 2012. Tu może tylko dodam 2 rzeczy. Ponieważ doszły mnie jakieś tam słuchy, nie przejmuję się może aż tak nimi, ale chcę jasno powiedzieć, przewodniczący rady nie musi być proszony na zebranie wiejskie. Przewodniczący rady ma obowiązek uczestniczyć w zebraniach wiejskich i myślę, że to jest normalnie. Tak bywało przez poprzednie kadencje. Gdzieś tam ktoś coś puszcza, jakieś informacje zupełnie niepotwierdzane z faktami. Ja na tych zebraniach się dobrze czułem i nie widzę problemu, żebym miał nie jeździć. Na każde zebranie ja powinienem być jako przewodniczący rady. To tak woli jasności. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten pogórzański festiwal, tu radny poruszył temat, pani burmistrz już w zasadzie odpowiedziała. Ja tylko, no nie mogłem być do końca, natomiast uważam, że po prostu, no można by to jeszcze tak zmienić, żeby to wręczenie było może wcześniej faktycznie, może tuż po tej części przed koncertem albo no różnie, no nie każdemu, co nie usprawiedliwia, że może i w niektórych imprezach powinniśmy aktywniej uczestniczyć. Myślę, że to jest do zorganizowania na zasadzie nawet wymiany pewnych poinformowania się. Jeden nie może, drugi z kolei jest, ażeby no, impreza trwała dosyć długo, tak jak mówię, ale myślę, że impreza generalnie wypadła bardzo dobrze. Następnie, no i ponieważ to okres nie był taki zbyt długi, prowadziłem dyżury w Urzędzie Miejskim w Rybnicach. Chcę powiedzieć tak, z tych dyżurów, no ubolewam nad tym, że po prostu nie ma, że mieszkańcy tak licznie nie przychodzą. Z tego co wiem, trochę ich ta kamera zraziła, to nie, co niektórych powiedzmy. Natomiast myślę, że nie jest to żaden powód do obaw. Natomiast są różne telefony w tym momencie z różnymi interwencjami i tak dalej. Między innymi o tej problemie, któryśmy tutaj już poruszali, do którego może nie chciałbym wiele wracać. Sprawa dyrektora, również w tej sprawie otrzymałem telefony i w związku z tym zająłem się tą sprawą. Kolega tu radny w zasadzie mnie uprzedził, więc ja tylko powiem jedno, ubolewam, że dzieci z Kowalowej nie mogły z tego skorzystać. Te osoby mnie nie interesują, szczerze mówiąc, co zrobiono, czy jakieś tam były, czy nie były konsekwencje. Ubolewam, że dzieci z Kowalowej nie mogą uczestniczyć w projekcie darmowym, który jest idealnie dostosowany do nich. Idealnie. I powtarzam jeszcze raz, nic by się nie stało, jakby szkoła z Rybnic czy z Joni w tym nie uczestniczyła, bo poziom reprezentują na tyle wysoki, że nic wielkiego by nie stracili.
Natomiast oni dużo tracą i to jest, jeżeli chodzi o tą sprawę, moje stanowisko. Nie będziemy w tej chwili rozstrzygać, jak w rzeczywistości, ponieważ jest rozbieżność między stanowiskiem dyrektora, a ja już nie biorę pod uwagę tutaj, chociaż takie głosy też do mnie dochodzą, że jakieś celowe działanie, żeby tą szkołę, żeby dyskredytować dyrektora i tak dalej. Myślę, że jeżeli będzie jeszcze potrzeba, to ostry, ale ja nie mówię o konkursie, ja nie mówię o konkursie, ja mówię cały czas o projekcie i o tej rozbieżności w stanowisku dyrektora, że on nie został poinformowany, a inni dyrektorzy zostali poinformowani. I nic nie chcę dodawać, ale powiem szczerze, ja rozumiem, urzędnicy się tutaj tłumaczyli, ja ich dalej nie usprawiedliwiam, ponieważ uważam, że popełnili błąd. Należało dzwonić do skutku i wtedy dzisiaj nie mielibyśmy problemu, dzieci by były zadowolone, a dyrektor by poniósł konsekwencje i tak, które w wyniku konkurs go zweryfikował w tym momencie. Ale jeszcze raz mówię, dzieci są najważniejsze. Jeżeli chodzi o moje sprawozdanie, drodzy Państwo, w dwóch zdaniach chcę jeszcze powiedzieć, tutaj odnieść się do pani burmistrz, powiedziała o sprawach inwestycyjnych. Miałem tego nie mówić, ale chcę powiedzieć, ponieważ uważam, że trzeba skończyć z jakimiś pomówieniami, plotkami, informacjami, które nie wiadomo do końca, czy są sprawdzone, czy nie. Rada to jest taki twór, że wszystko jest jawne i społeczność ma wiedzieć o wszystkim. I o dobrym, i o złym. Stało się niedobrze i nad tym ubolewam i nie mogę się z tym pogodzić, że zostałem w wyniku inwestycji, w którą się zaangażowałem, zresztą jak i wcześniejsze, bez reszty. Nawet żartowałem, że wystawię gminie rachunek za mój nadzór na tej budowie w zamian za osoby, które nie do końca się wywiązały z tego nadzoru. Na domiar złego, zamiast pochwały, spotkała mnie taka przykrość, że tak powiem. Zostałem pomówiony o rzekome pobranie pieniędzy od wykonawcy. Dzisiaj się okazuje, ani wykonawca tego nie powiedział. Stwierdził to w obecności osób, które w tym uczestniczyły. Osoba, która świadczyła, również twierdzi, że to nieprawda. Ja, pani burmistrz, uważam, że powinienem zostać publicznie przeproszony w tej sprawie, bo czuję się urażony. Nikt do tej pory, nawet poprzedni burmistrz Bernard Karasiewicz, w trudnych momentach naszej współpracy nigdy się nie posunął do takiego sposobu, żeby mnie posądzić o branie pieniędzy. To jedna sprawa, którą chciałbym poruszyć. Chcę również poruszyć jedną sprawę. Następną. Bardzo proszę, ażeby Las w Lubczy nie był obiektem rozgrywek między burmistrzem a przewodniczącym rady czy leśnikami. Ponieważ chcę powiedzieć jasno i to wytłumaczę na zebraniu. Sprawa lasu na dzień dzisiejszy jest jasna. Mówiliśmy, jest to las Skarbu Państwa. Jeżeli tak się stanie, ja mogę powiedzieć, jeżeli przepisy pozwolą, proszę bardzo, ten las będzie przekazany. Dzisiaj jest to las Skarbu Państwa i wszystko, co tam się dzieje, robi się w majestacie prawa. Natomiast do mieszkańców idą nieprawdziwe informacje. Ja to odbieram jako podburzanie nawet mieszkańców przeciwko mojej osobie, czy tutaj radnego Dudowicza. A jest to, powtarzam, nieprawda. Nieprawda. Gdyby ten zabieg był wykonany 3 lata temu, to nikt by nawet nie podnosił głosu. Pech chciał, że był w ostatnim roku, w którym musiał być wykonany, bo rok 2012 jest ostatnim rokiem obowiązywania planu. I został wykonany. I ja życzę Lubczanom, żeby przejęli ten las, jeżeli wojewoda wyda decyzję, a nadleśnictwo zgodnie w majestacie prawa protokołem przekaże. To jest kwestia jedna. I naprawdę proszę, żeby on nie był przedmiotem jakichś gier. Doszły mi również słuchy, że nawet ta kwestia była poruszana na spotkaniu z wojewodą. To już dla mnie jest no kuriozum. Nie wierzę w to osobiście, ale są osoby, które twierdzą, że pani burmistrz w wojewodzie powiedziała, że dwaj radni wycinają w lesie wiejskim drewno. No jeżeli tak było, no to wojewoda słusznie stwierdził, proszę skierować sprawę do prokuratury. Proszę skierować sprawę do prokuratury.
Drodzy Państwo, dochodzi do jakichś nieporozumień, do jakichś sensacyjnych informacji. Jestem czwartą kadencję i nie było takich rzeczy. Nie było takich rzeczy. Chociaż powtarzam jeszcze raz, różnie bywało z poprzednim burmistrzem. I sielanka, i było bardzo ostro. Ale nigdy, muszę powiedzieć to publicznie, nie posunął się do takich sytuacji, za co go cenię. A mógł czasami pojechać po bandzie. Nie wolno stosować. Ja podchodzę tak, jeżeli jestem niewygodny, a właśnie, jeszcze jedno, następne informacje puszczane w eter, ażeby się sprzymierzyć z kimś, żeby załatwić Wojtanowskiego. To są dla mnie no, niepojęte sytuacje. Niepojęte sytuacje. Ja wcale z tym stanowiskiem nie muszę się wiązać. I chcę publicznie powiedzieć, żeby w gminie było dobrze, to burmistrz, przewodniczący muszą współpracować. I to dobrze współpracować. Bo nie może to się odbywać kosztem mieszkańców. Jeżeli uznam, że nasza współpraca nie ma szans porozumienia i nie ma szans na lepsze, ja z tego stanowiska mogę ustąpić. Wcale się do niego nie żeniłem na zawsze. Dla mnie mieszkańcy są zawsze najważniejsi. I tak uważam, pani burmistrz, nie można postępować. My możemy się różnić merytorycznie, ale nie może tak być, żeby mnie atakować do ludzi, żeby wymyślać niestworzone rzeczy. Bo jeżeli nawet 50% tych rzeczy jest prawdziwe, to już jest niedobrze. Bo ja nie zakładam, że to wszystko jest prawda, ponieważ no dzisiaj bym już tutaj nie stał pewno, inaczej byśmy załatwiali sprawę. My możemy i musimy się czasami różnić, drodzy Państwo, bo nie ma tak, że będziemy się głaskać. Ale szanujmy się wzajemnie, bo tak nie można postępować. To, przepraszam za wyrażenie, ale to mi przypomina czasy głębokiej komuny po prostu. A my żyjemy w państwie europejskim, gdzie mamy się szanować, gdzie ma być otwartość. Pani burmistrz sama mówiła, transparentność, otwartość, szacunek dla innych. Ja potwierdzam, mogę powiedzieć, po ostatnich tygodniach niestety nie mogę potwierdzić, że tak jest w stosunku przynajmniej do mojej osoby i też i do innych niektórych radnych. I jeszcze jedno chcę powiedzieć, jeżeli, a sprawdzę to, jeżeli będą z urzędu czynione jakiekolwiek naciski na któregokolwiek radnego, czy jego najbliższą rodzinę, będę sprawę kierował do odpowiednich organów, bo radny ma być niezależny, niezależny po prostu. Na tej zasadzie. Ale przede wszystkim proszę, ażeby siąść i dogadać się. Albo się dogadujemy i idziemy razem dalej, albo się rozchodzimy po prostu dla dobra tej społeczności rybnickiej. Przepraszam za moje wzburzenie, ale dużo mnie to zdrowia kosztuje ostatnie tygodnie i żałuję, że szliśmy razem i uważam, że dużo wniosłem do tego, żeby również pani burmistrz była na tym stanowisku. Ale to, co mnie teraz spotyka, to jeszcze przekracza wszelkie możliwości. To mnie nigdy w mojej karierze tu społecznościowej na terenie Rybnic nie spotkało. Ja nie wziąłem nigdy złotówki i zawsze miałem i mam na dzień dzisiejszy szacunek dla, w stosunku do mnie od ludzi. I to jest dla mnie najważniejsze. Dziękuję bardzo. Czy mogę zadać? Proszę bardzo. Takie same zasady wyznaje pani przewodnicząca, jak i pan, szanowna rado. Absolutnie się nie różnimy w zasadach. Pan przewodniczący poruszył parę spraw, które muszę wyjaśnić. Pierwsza sprawa to jest sprawa, ja poprosiłam tu panią, sprawa odbioru w Pistuszowej. Nie byłam osobiście wielokrotnie na odbiorach, nie byłam osobiście przy budowie, nie ja nadzorowałam tą budowę, inspektor nadzoru nadzorował i z ramienia mojego wiceburmistrz Chrząszcz nadzorował. Ja byłam raz na budowie, kiedy był problem z gazonami, kiedy pani architekt nie chciała zamiany gazonów, nie chciała, pan nie chciał, chciał pan z kolei zamianę wykonawca tych gazonów, chciał nie doszli do wniosku, że gdzieś tam gazony są, pani wskazała na ten adres, że musi być tak, jak w projekcie. Mnie nie podobał się również krawężnik zjazdu ze skarbu, chciałam podnieść ten krawężnik do góry, ale też pani projektant powiedziała, że to jest niemożliwe, tak jest w projekcie i nie można nic zmienić, więc zaproponowaliśmy zabezpieczenie tego w jakiś sposób. Jedyne, co przychodziło do głowy, co było w projekcie, to nasadzenia zabezpieczające ten bark.
i długo, długo nie byłam, aż zobaczyłam, że cała budowa zakończona, tylko porozmawiacie, czy jakieś problemy są, no nie ma, tam drobne były zjazdy, wykończenia, brudna kostka i takie inne rzeczy. Pojechałam na odbiór, kiedy pan burmistrz ksiądz powiadomił, że odbiór jest o godzinie 11, pojechałam na odbiór. Na odbiorze byli wszyscy, za wyjątkiem pana, panie przewodniczący, bo pan był powiadomiony jakoś inaczej, czy na inny był pan zajęty. Była zmiana terminu. Tak, dzwoniliśmy do pana parokrotnie, nie odbierał pan telefonu. Ja popatrzyłam ogólnie na parking, ogólnie mi się podoba, to nie mam większych zastrzeżeń technicznych, są inspektorzy. Pytam się, a dlaczego niezabezpieczony jest ten zjazd z parkingu na skarpę, żeby ktoś nie spadł? Usłyszałam, że tu będą nasadzenia. Ja mówię, jakie nasadzenia? Pan mówi, takie same jak tam przy wejściu. Ja mówię, no a dlaczego nie ma tych nasadzeń? Bo nasadzić ma pan Wojtanowski. Czy pani słyszała te słowa? Dziękuję pani. Proszę pójść. Nie byłam sama na placu, proszę państwa. Usłyszałam, że jest odbiór, że na placu budowy. Powiedziałam, proszę pana, mnie nie interesuje, z kim pan rozmawiał, kto ma komu nasadzić, ma na odbiór być wszystko zrobione. I to, panie przewodniczący, jest wszystko na ten temat. Na drugim był odbiór, na którym już nie byłam i było nasadzone. I tyle na ten temat mogę panu powiedzieć. Więc proszę mnie nie pomawiać o jakieś pomówienia, jakieś inne rzeczy. Nie widziałam kosztorysu, życiu na oczy. Nie widziałam wykonania, a nie wiem, czy ryczałtowo, czy standardowo, czy zametrowo. Pojechałam wyrywkowo na odbiór, był pracownik, był inspektor nadzoru i tak powiedział wykonawca, albo jego wykonawca. Ja powiedziałam, nie będzie odbioru bez nasadzeń. Na drugi dzień rano przyszedł do mnie burmistrz i mówi, no, widziałem się rano z Wojtanowskim, mówi, powiedział, no, całą noc sadziłem, ale mnie wrobiłeś. Więc jak mogłam pana nie spytać, czy pan nasadzał? Właśnie dla uczciwości i społeczności. Właśnie dlatego. I nie posądzam pana a nic. A pan mi powiedział, że na pasie tym najlepiej zna i pan chce to uzupełnić. I ja do tego nic nie mam. Kompletnie. Ale proszę mnie za to, że wyjaśniam, bo mi wolno wyjaśnić. Bo ja opowiadam głową przed ludźmi na to wszystko. A pojechałam na, przypadkowo na odbiór. Byli wszyscy. Takie słowa usłyszałam. I tyle. I powiedziałam to od razu panu. Od razu panu. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, sprawa lasu. Kiedy zaczęto ciąć las w Lubczy, w sobotę, ja byłam w Krakowie. Telefony dzwoniły do mnie co 5 minut, bo córka była chora bliźniaka. Powiedziałam, że żadnej prokuratury, żadnych otwierań urzędu, żadnej policji nie wzywać. Jeżeli są lasy wycinane, to dzwoniłam do pana 10 razy, że Augustyn chce otwierać urząd i tak dalej, itp. Powiedział pan, że wszystko jest legalnie do mnie. Powiedziałam, proszę panów, nic proszę nie robić. W poniedziałek otwieramy urząd. Jeżeli panowie chcą wziąć skargę, proszę bardzo, do mnie przyjechać. Punkt 8. Był pan Kumięga, pan Sołtys i kto jeszcze był z wami, w tej chwili nie pamiętam. Kto? Ja. I pan był. I panowie powiedzieli, że jest cięty las. I ja powiedziałam, proszę panów, jedno co mogę zdradzić, znaczy jedno co mogę zrobić, to to, że jako burmistrz, broniąc wszystkich mieszkańców Lubczy i mieszkańców ogółu społecznego, wyjaśnić tą sprawę. Wzięłam za telefon, zadzwoniłam do komendanta Bienia i zgłosiłam, proszę pana, wycinany w Lubczy jest las. Nie wiem, kto wycinał, dlaczego wycinał, czy zgodnie, czy niezgodnie. Z mojego, czy z pana. Proszę o sprawdzenie dokumentacji lasu. I na ten dzień nie ma wyjaśnienia. Dzwonił komendant do mnie, przyjedzie osobiście, mi wyjaśni sprawę. Czy to jest jakaś przestępstwo, że kontroluje pana? Ja na to odpowiadam. Nie kontroluję, nie pomagam. Tylko sprawdzam i robię swoje czynności. Jako burmistrz nie mogłam nie zgłosić na policję do wyjaśnienia, czyj las, czyje drzewo. Tyle zrobiłam. Zrobiłam to, co ludziom przysięgałam. Działać szczerze i uczciwie i ponad siły swoje. I też tu żadnych pomówień nie widzę. Kompletnie. Co do rozmów moich z wojewodą, proszę pana, mam mniejsze doświadczenie niż pan w zarządzaniu społecznością lokalną. I czasami rozmawiam. A co pan ludzie mówią, przekazują, to ja tego nie wiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie chciałbym tutaj, żeby to tak trwało w nieskończoność. To, co pani powiedziała odnośnie nasadzeń, panie burmistrz, to jest... zgadza się, bo to nie jest sednem akurat sporu. No właśnie. Ale sednem sporu jest to, że pani mi powiedziała, że będąc tam na tym placu, wykonawca powiedział, że dał Wojtanowskiemu 8 tysięcy złotych. To jest przedmiotem sporu. Bo chcę powiedzieć tak... Ale komu powiedziałam? Panu? Tak.
No dotarli do, panu. Mi pani powiedziała, oczywiście. Natomiast na drugi dzień rano już sprawa była przyjechał wykonawca, że nic panu nie dał, że tylko nie, no, ale no to właśnie, no to jest właśnie to, że wykonawca powiedział, że nie dał, bo nie mógł dać, poproszę panią. Natomiast prawdą jest to, że widząc to wykonanie, widząc to, że oni sobie nie dadzą rady z tym sadzeniem, a sadzenie tu jest zaprojektowane, było w dużych ilościach, doszliśmy do porozumienia, że panie dwie czy trzy nasadzą. On się z nimi będzie rozliczał, nie ja, on no z nimi. Porządku. No ale... w porządku, ale nie, musiała, nie mogłam tego wyjaśnić. Jak jadę na odwrót przypadkowych i pan mi mówi, że pan Wojtanowski nasadza, mi się, że śmieje i patrzy. No to dobrze powiedział, tylko proszę nie powtarzać jakiś, czy nie dodawać do tego pieniądza. Panie, nie było żadnych pieniędzy. Tak, ja z tym wykonawcą, proszę państwa, ścierałem się tam z 15 razy na tym placu. Co najmniej. A ja pojechałam raz, żebym ja odbierał jakiekolwiek pieniądze. Raz pojechałam na odbiór i takie, czy powiedział do mnie wykonawca. Proszę państwa, czy nie miałam prawa spytać? No tak, tylko różnimy się z szczegółem, bo pani go pyta o sadzenie, on mówi tak, uzgodniłem z Wojtanowskim, że oni będą sadzić. Tak. I to jest prawda, tak. Ale on tak. Już pani nie mówił tego, co pani powtarza, że on mi dał jakieś pieniądze. Na drugi dzień pani z nami do mnie... pan nie dorabia teorii. No przecież pani mi to powiedziała. Ma pan świadków na to, bo ja mam świadków. Ja też mam. No dobrze. Ja też mam. Ale nie jest to, myślę... Sprawa jest i tak do wyjaśnienia, po prostu nie będziemy tutaj już rozstrzygać. Ja mam swoje stanowisko w tej sprawie, panie burmistrz, swoje. Proszę bardzo. Dziękuję. Panie przewodniczący, szanowna rada, panie burmistrz. Tak, akurat chciałem się odnieść do tego placu, bo za bardzo nie słyszał odejść. Od pana do decyzji. Wiesz, tam sytuacja była taka, jak państwo zaczynali budowę, no dzisiaj skończona, jest to kwestia sporna, jak państwo zaczynali budowę, wy zabierali kamień z grubszy z klasztoru. Ja nawet wiedzę pismo do urzędu, odnośnie wyjaśnienia. Można wyjaśnić w ten sposób, że wykonawca zwrócił się, że sobie ten kamień przewiezie z grubszy do Bistuszowa. To wykonawca gmina. Tak, no to z tym samym wykonawca to nie gmina, ale umowa. Tak. Dlatego tym samym wykonawca sobie obniżył koszty. I ja bym się domagał teraz jakiejś rekompensaty. W zamian za ten kamień, bo mu był potrzebny grubszy, żeby on miał coś innego. To nasuwa mi się taka myśl, że biorąc coś, za co się nie płaci, to się obniża koszty. W innym przypadku wykonawca by musiał gdzieś ten kamień kupić. Co by go kosztowało? To by go kosztowało. Tak się, czy dostaniemy jakąś rekompensatę w zamian za to? No ja nie będę panu odpowiadał, tam wiceburmistrz siedzi w tym temacie. To jest relacja, uzgodnienie, myślę, że zgodnie z prawem i wszelkimi zasadami między wykonawcą a urzędem gminy. Ja w to nie wchodziłem. Szczerze mówiąc, tu mi zarzucał, czy pan radny, czy ktoś, że zwozimy kamień do gruz do Bistuszowej. Szczerze mówiąc, tego kamienia wolałbym nie mieć, bo nie mam gwarancji, jak on się będzie zachowywał. Ale to jest już inna sprawa. Powinien być gruz mielony na budowie i tak dalej. Jest zgoda inspektora, że taki kamień był budowany. Ja nic nie mam wspólnego z przewożeniem z Lubczy. To była sprawa uzgodnienia poza mną. 10 minut przerwy.